Far Cry 4! Dzień dobry moi drodzy państwo, Master Soul 15 oczywiście z tej strony. Witam w kolejnym pozytywnym odcinku zagrajmy Far Cry 4. I moi drodzy... Zostały nam chyba dwie misje. Zostały nam autentycznie tylko dwie misje w całej grze. Dwie misje główne oczywiście, które być może damy radę zrobić dzisiaj. A to oznacza jedno. To oznacza, że tego dnia skończymy grę Far Cry 4. Ale to najprawdopodobniej będzie całkiem długi odcinek. Moi drodzy, proszę mnie wybaczyć, ale ja zapomniałem zupełnie czytać o tych naszych listach. Także dzisiaj dokończymy sobie. Czy tak? Czy tutaj... Nie, tego nie czytaliśmy, wydaje mi się. Ale to czytaliśmy. Także zaczynamy od tego. Już przeczytam wszystko. Postaram się to zrobić szybko. Od Roberta, styczeń 1820. Charlotte, to żaden żart. Widziałem Shangri-La. Jest bardziej niż prawdziwe. Jest nadzwyczajne. Guru Kabir zaprowadził mnie do drugiej tanki. To świat, w którym można się bawić grawitacją, a woda płynie w górę, a nie w dół. A te dzwony. Dzwony oświecenia skute są łańcuchami. Muszę je ratować. Uwolnić od Rakshasy, skrzydlatego demona, który przejął kontrolę nad Shangri-La i stara się zatruć je złem. Kto wie, co pożre w następnej kolejności. Shangri-La, Kyrat, Anglię. Nikt z nas nie jest bezpieczny. Kalinak będzie pierwszym, który zniszczy to zagrożenie. Tygrys zna tę prawdę równie dobrze jak ja. No tutaj chłop trochę nadinterpretuje, chyba nie zdaje sobie sprawy, że to jednak są tylko odloty. Nie będę marnował czasu na puste groźby, robię to dla dobra rodziny. Guru Kabir powiedział mi, że ci, którzy nie widzieli tanki, nigdy tego nie zrozumieją. Przyrzekam ci, jeśli szepniesz choć słowo o tym pułkownikowi, nie zobaczysz ani grosza z moich zarobków. Jak myślisz, komu uwierzą? Mnie czy ciężarnej kobiecie siedzącej w domu? Wolałbym patrzeć, jak nasze dziecko głoduje, niż być powstrzymanym przed wypełnieniem mojej misji. Mocne słowa, mocne słowa. Robercie, luty, tutaj, 1820. Jakim prawem chcesz tak straszliwie odcisnąć swe piętno na przyszłości twojego syna? Zabierz mi swoje pieniądze, jeśli taka twa wola. Zmarnuj je na tego odrażającego guru i jego bluźniercze rysunki, ale nawet nie myśl o wpędzeniu Tomasa w biedę w imię tej groteskowej gry, w jaką się bawisz. Czy Tomas i ja zajmujemy jeszcze jakieś miejsce w twoim sercu, czy może całkowicie już pożarł je ten Kabob, czy Kabird, czy jak się tam on nazywa? Przyrzekaliśmy sobie, Robercie, pamiętasz? Bo ja tak. Pomimo okrutnego tonu twojego ostatniego listu, nadal cię kocham. Sądzę, że każdy człowiek z odrobiną zdrowego rozsądku uwierzyłby mnie, ciężarnej siedzącej w domu i tak dalej, a nie twemu cudzoziemskiemu bełkotowi o tygrysach, dzwonach i demonach, które mają zamiar zająć Anglię. Padłeś ofiarą mrocznego mistycyzmu, Robercie. Błagam cię raz jeszcze, wracaj do domu, a przynajmniej wróć do obozu. Jeśli twoje historie są prawdziwe, jak twierdzisz, opowiedz o nich pułkownikowi. Nie ma powodu się ukrywać. Napisz do mnie, gdy tylko otrzymasz ten list. Naprawdę boję się o ciebie, Robercie. Muszę wiedzieć, że wszystko u ciebie w porządku. Kolejny, marzec. Nie muszę się ukrywać, ja tylko widzę prawdę. Charlotte, dzisiaj leciałem. Wszedłem w tunel wiatru, który wyniósł mnie wysoko w powietrze. Okej, to jest tak misja po misji, jakby on ma to samo, dosłownie to samo, co my. I tam pozostawił. Widziałem tam 1000 mil w każdym kierunku. Przeszłość i przyszłość rozciągały się przede mną niczym obraz. Cuda dziejące się dzięki tankom zdają się nie mieć końca. Nic dziwnego, że tak trudno je znaleźć, gdyż przemierzyłbym całą ziemię, aby doświadczyć głoszonych przez nie prawd. Me serce pożera zazdrość wobec ptaków, które bez opamiętania przecinają powietrze, aż czuję kamień w żołądku. Ta wolność, ta radość to całkowite oderwanie od przyziemnych spraw, przyziemne sprawy. Ciekawe, czy to właśnie jest odpowiedzią prowadzącą do oświecenia. Ty, Charlotte, jesteś przyziemną sprawą, czyż nie? Zerwałem łańcuchy z drugiego dzwonu. Rakshasę rani każdy ich dźwięk, ale wciąż przylatuje coraz bliżej wraz z każdym moim krokiem. Jako Kalinak mam moc, by ją powstrzymać. Te listy to moje jedyne połączenie ze światem. Guru mówi, iż nadejdzie chwila, gdy już nie będę ich potrzebować, ale to jeszcze nie ten czas, Robert. Można rzec, że trochę go pochłonęła dżungla, egzotyka. Robercie, dalej marzec.
Czuję się w obowiązku przypomnieć ci, że nazywasz się Robert, a nie Kalinek. Nie czuję również potrzeby ukrywania, że napisałam to do twoich przełożonych i poinformowałam ich o twoich eskapadach. Czuję się w obowiązku poinformować cię też, że otrzymałam już odpowiedź, w której napisano, że zostałeś uznany za dezertera i jeśli ktoś cię znajdzie, zostaniesz rozstrzelany na miejscu. No kurwa, to trochę niefajna sprawa. Czy masz jakiekolwiek pojęcie, jak wielkim wstydem okryłeś mnie i swojego syna? Swojego syna, który urodził się zeszłej nocy po wielu godzinach doczesnych cierpień z mojej strony. Gdyby nie akuszer Swaddle, najpewniej bym umarła. Nie z bólu, lecz przez brak zachęty i wsparcia ukochanego, które powinien mi był zapewnić mój mąż. Pęka mi serce na myśl, że gdy nasz drogi Thomas otworzy swoje oczy, nie było cię przy nim, aby w nie spojrzeć. Wciąż jesteś moim mężem, Robercie, wróć do domu. No kurwa, nie wróci, bo go rozstrzelają, głupieci, bo znajdziemy sposób na uchylenie oskarżeń o dezertyrstwo. Mówisz, mimo że to poważne przestępstwo. Thomas teraz płacze, muszę go nakarmić. Robercie, proszę, uwolnij się od tych demonów zła i wracaj do domu. Kwiecień. Śmierć niewiele dla mnie znaczy. Aby zmierzyć się z Rakszasą, trzeba być nieustraszonym, niezłomnym i tak gotowym na spotkanie z Banaszurem, stwórcą. Osiągnę oświecenie dopiero wtedy, gdy ten skrzydlaty demon zostanie pokonany. Guru Kabir pozwolił mi wpatrywać się dzisiaj w piękno czwartej tanki. To już przedostatnia. Ocaliłem najpiękniejszego słonia i razem z tygrysem zniszczyliśmy tysiące ludzi w maskach, którzy zagrażali nam, naszemu życiu, naszemu Thomasowi. Przejechałem przez most z liści, który zaprowadził mnie do następnego dzwonu. Jego dźwięk sprawił wiele bólu Rakszasie, ale demon wciąż żyje. Czeka na mnie na szczycie. Muszę wrócić. Guru i Raiprit mówią, że nie jestem jeszcze gotów na ostatnią tankę, że muszę czekać. Jego słowa są zawsze brzemienne znaczeniem. Jego wiedza bezkresna. Bardzo chciałbym powiedzieć, że z radością przyjąłem wieści o narodzinach Thomasa. Tak by wypadało napisać, zgodzisz się? Ale tylko prawda się teraz dla mnie liczy, a prawdą nie mam odwagi się podzielić, Robert. Maj. Robercie, żałuję, że myśl o nieuniknionej śmierci nic dla ciebie nie znaczy. Otrzymałem kolejny list od pułkownika. Wysłano ekipę poszukiwawczą, ale nie aby sprowadzić cię bezpiecznie do domu, tylko z powodu zdrady oraz wiedzy na temat oddziałów górków, którą posiadasz. Napisałam do niego, starając się, jak tylko mogłam, przekonać go o twoim szaleństwie, że jesteś chory i zdezerterowałeś, gdyż wywarto na ciebie silny wpływ. Ale obawiam się, że mój list dotrze do niego zbyt późno. Powiedz mi, Robercie, jak masz zamiar poszukiwać tych swoich rysunków, leżąc gdzieś w kracie z kulą w głowie. Widzę, że już cię to nie interesuje, ale Thomas jest zdrowy i szybko rośnie. Swaddle otacza nas wielką opieką od momentu porodu i Thomas na jego widok gaworzy z radości. Jutro porozmawiam z naszym księdzem, aby zobaczyć, czy można zrobić cokolwiek, aby uratować twoją duszę. W ten sposób wyczerpię wszelkie środki, jakie mam, by sprowadzić cię do domu. Czerwiec. Niech szukają dzień i noc. Nie ma już tego człowieka, którego znali. Pragnę, abyś wiedziała, że nie robią tego wszystkiego dla siebie albo dla guru, ani dla tego dziecka, które nazywasz moim synem. Robią to dla czegoś większego, dla równowagi. Shangri-La to nie jest jakieś odległe miejsce. Ono jest we mnie i w tobie. Jak tylko pokonam Rakszasę, zaniosę to oświecenie całemu światu trawionemu nieszczęściami. Dopiero wtedy zrozumiesz znaczenie Shangri-La dla całej ludzkości. Guru Kabir mówi, że nadszedł czas stanąć twarzą w twarz z Rakszasą i przyjąć oświecenie i wyzwolić się ze wszystkiego, czym byłem dotychczas spętany. Wyruszam w podróż. Niektórzy mówią na to miejsce gniazdo tygrysa. To mój ostatni list. Prawdziwy... A chuja prawda, bo widzę jeszcze jeden. Prawdziwy karacki wojownik nie może marnować czasu na takie błahostki. Przygotowywałem się do tej chwili, a ty ją wyśniłaś. Już mnie więcej nie rozpoznasz. Tygrys obrońca to jedyna rodzina, jakiej potrzebuję. No i fuck yeah. Życzę ci tylko pokoju. Życzę ci, by twoje dziecko znalazło swoją własną prawdę i zasłużyło na ten tytuł. Kreślę te słowa ja, Kalinak, strażnik swego imienia, ostatni ze swojej linii. Najdroższy Robercie, pomimo wszystkiego, co zaszło, nie żałuję ani chwili, którą razem spędziliśmy. Choć każda dusza może zostać zbawiona, jest dla mnie jasne, że człowiek, którego znałam, już nie istnieje. Pokazałam naszą korespondencję księdzu i zgadza się z moim zdaniem, a biorąc pod uwagę aktualną sytuację, zgodził się unieważnić nasze małżeństwo. Za dwa tygodnie wyjdę za akuszera Swaddle'a. Jest dobry i uczciwy, a Thomas go uwielbia. Głęboko w sercu wiem, że twoje cierpienie wkrótce się skończy. Najlepsza cząstka ciebie żyje w Thomasie i za to zawsze zachowam wdzięczność. Obiecałam to sobie, że się nie rozpłaczę, a tymczasem litery zaczynają mi się rozmazywać przed oczami. Żegnaj, Robercie, nawet teraz, gdy jesteśmy rozdzieleni, nigdy nie przestanę modlić się za twoją duszą. Z całą miłością, Charlotte. No i tutaj ostatni list, jest lipiec. Tyle miesięcy, tak wiele
No, nie jestem, jestem tutaj, Rakshasa nie żyje, nie ma, ażeli zrobił tą piątą tankę. Nikogo nie ma, jestem sam, ale jestem tutaj, Kalinak nie żyje. Przejeb... Jezus Maria, ja tu już 10 minut czytam, what the fuck, człowieku, dobra. God damn. Okej. Okay. No, ale chyba było już za późno. W ogóle to sobie trzeba przeczytać też. Proszę czytać. Bo jak nie czytam na głos, to jest szybciej. Tak, bo to nam mówił ten Willis, że Ishwari to jest Tarun Matara. Ryżowar? To jest to. Fucking mean. Miał uratować Kyrat wówczas. Całkiem możliwe, że Pagan Min zainicjował ruch nacjonalistów tylko po to, by przybyć niby z najemnikami i przejąć władzę, ale to on mógł stać za samym zamachem. Zagrywka drezdeńska, zdaje się. Dobra. No, oczywiście, tutaj ta zdrada Pagana Mina. To jest ciekawe. Jest. Dlaczego AJ? To amerykańskie imię, chyba. No, nie, no tak, no. Pewnie nie byłby przyjęty, nawet gdyby do tego doszło. Brzmi cudownie, ale czy do tego doszło? Raczej nie.
Ja domyślam się, że dla niektórych to jest nudne, ale i tak już pewnie to przeskipowali, a to jest istotna historia, słuchajcie. No, to chyba taką drogą pocisnął AJ ostatecznie. Kontakt z CIA. Czy to mógł być młody Willis? Możliwe, niewykluczone, ale nie musiałby się. A to bardzo słusznie, bardzo słusznie. Bo zazwyczaj ci szkoleniowcy z państw pierwszego świata nie mają pojęcia o walce partyzanckiej. Nie mają doświadczenia w niej. Rozumiem. I w ten sposób Ishwari stała się jakby agentem, powiedzmy. O właśnie. Tak się jednak nie stało. Prawdopodobnie zrobił dobrze, bo tak by pewnie było. Właśnie, właśnie, bardzo istotne. Nie rodzić fałszywemu królowi córki. Jak ona się nazywa? Nieważne, okej. Okay. Tak. Okej. Dobra, ludziska. Przepraszam za to przydługie, nie każdemu to się podoba, ale w ten sposób poznaliśmy naprawdę bardzo, bardzo duży skrawek historii. W zasadzie przez całą kampanię tyle się nie dowiedzieliśmy o przeszłości tego kraju, jak przez teraz te wszystkie dzienniki, no nie? Dobra, ale już lecimy z fabułą. Co myślisz, że robisz? To nie jest twoja ride. I've got one last job before we wrap things up. Amita needs to go. It's the will of Kira. It's the only way to spare Kira from more bloodshed. A już się robi taki trochę niemiły, no nie? Sabal. She's just another pagan. Do what needs to be done, brother. Oczywiście, że ten wybór musiał spaść na AJ-a. Oczywiście, że tak. Dobrze, że mi chociaż auto zostawili, że się nie odrespiło. No i to. I to tłumaczy, dlaczego nie było chyba transmisji radiowych w ogóle w aucie, jak teraz byłem. A teraz będą. Nie, nie będzie, okej. I dobrze, bo już mnie trochę męczyły, jak mam być szczery. Jest ich za mało i dosyć są powtarzalne. Dobra, to ja będę trochę cicho, bo przyznaję, że trochę sobie zdarłem gardło. Fuck off.
Wczujmy się w klimat, bo przed AJ-em bardzo trudne wybory moralne. Tylko czy ja po ludzku jadę? Nawet tak. Ja mi trochę gardło odpocznie. No, a tu był cały czas ten zapytajnik, co go nie mogę zrobić. Wpływałem tam już 600 razy, człowieku. Nigdy mi się nie udało. W ogóle. Nie wiem, on jest zbugowany ten punkt. Hagen, what do you want? I'm merely calling to check up on you. I hear your little friends are having a bit of a spat. It must be hard. What with you in the middle of it all? Choices are difficult. Trust me, I've been there. In fact, you should be grateful for the choices I've made. Choices like Yuma. I went on live television to serve her up to you. To jest akurat prawda, ale nie zrobiłeś tego tylko dlatego. Radio is so much more my thing. And you, you jumped on the opportunity. Poor Yuma, she will be missed. It was a tough call to make, picking you over her. But it was the right call. You'll see. Of course, you're in a hurry, places to go, shit to tear up. I'll let you get back to it. But don't forget, RJ, choices have consequences. Tekst, który Simon Ghost Reilly w rebootowanej trylogii MW bezwstydnie zerżnie całe 10 lat później. No dobra, może nie 10. Czej, to jest 2014, to jest... 8. Zabij ludzi Amity. RJ, I need you to listen to me very carefully. No słuchaj. When you confront Amita, she will do her best to talk you into letting her go. You cannot believe a word she says. To nie musisz się o to martwić, ja wiem. No respect for her own heritage, her own history. The future of Kira depends on your ability to follow through with this mission. Do not falter. And Ajay, this is what your father would have wanted. Make him proud. To akurat może nie być kłamstwo. To naprawdę może być to, czego by chciał ojciec Ajaya. Zwłaszcza po tym, jak przeczytaliśmy sobie. Prawda? O, dobra. Co ja się silę, żeby to robić po cichu, i tak tego nie zrobię po cichu. A, to oni tak się ogarniają od razu, tak? Chciałem to troszeczkę na cichacza zrobić, ale się chyba nie udało. Wiem, że to jest bardzo dziwne, że ja z łukiem. Wiecie, tak sobie myślę, że by się nie ogarnęli, bo ja nigdy w tej grze nie grałem z łuku, no nie? Tak jakby ktoś to zobaczył, to by może nie pomyślał, że to AJ, bo AJ w ogóle w tym ranie gry nie korzystał zupełnie. Dobra. Let's fucking do it. Słuchajcie. Jeżeli nie AJ, to ktoś inny ewentualnie pociągnąłby za spust. Dzień dobry. You.
He sent you to kill me. I knew it'd come to this, but you. A kto tu inny pociąga za spust? O mój Boże! O wow! Ja się bym dogadał z Ajzejem. Sabal hides behind his blind faith in tradition, and you just. You follow along like one of his subjects? Ty manipulantko, ty kurwa. I actually believed you when you said all you wanted to do was honor your mother's dying wish. Go on, son of Mohan, savior of Kirat. Follow your orders, pull the trigger. I'm sure it's the will of Kirat. Pull the fucking trigger! Ogólnie całkiem mężna reakcja, jak na 45 ACP w serce. Nie jestem przekonany. Mira's taken care of. It's not for me to judge her now, brother. The gods will do that. You have a dictator to kill and a war to end. Dokładnie. Ludziska, przed nami ostatnia misja w grze. O ile się nie mylę. Nawet możemy to sprawdzić. Bro momentu. Umkerusum. Umkrom. Misje w kamień. No podobno mamy jeszcze trzy, ale to nie jest do końca prawda, wydaje mi się. W sensie, to tak nie wygląda do końca. Chyba, no nie wiem, no... Bo teraz będzie już centralny atak. Tak to zapamiętałem przynajmniej, może ja się mylę. Tutaj. I znowu jest cisza w eterze, w radiu. Nie ma audycji. Szczerze mówiąc... Chciałbym, żeby to też zostało po endgame'ie, bo... Wiecie, ja dosyć często tutaj podróżowałem autem, no nie? I ja już się nasłuchałem, ja już się naprawdę nasłuchałem. Znam wszystkie ścieżki dźwiękowe, te wszystkie nuty z tego radia na pamięć. Gdybym znał tylko indyjski, to mógłbym to wyrecytować, ale jako, że nie znam, to by wyszło to trochę komicznie. Wszystkie wokale tych piosenek. No i już mam tak trochę dosyć, więc ta cisza jest, ona jest zbawienna, człowieku, naprawdę. Ona jest zbawienna. Tym niemniej. Bardzo, bardzo ciężkie wybory moralne. I tak wiem, że Royson grał tak samo. I ktoś mi zarzuca tutaj plagiat, to nie chodzi o to, że ja jestem jakimś simpem tego człowieka. Aczkolwiek muszę przyznać, że to był jeden z jego absolutnie najlepszych let's play. I to były stare, dobre czasy. Dobra, moment. Czy nie? Nie? Okej. Okay. To były stare, dobre czasy. Ale ja nieironicznie po prostu myślę, że to jest najlepsze zakończenie gry. A w ogóle Royson i tak je zrobił przez przypadek. On nie chciał tego w ten sposób zrobić. Przepraszam bardzo. Panie kochany, nie można tak robić. Nie można tu wbijać się w tak chamski sposób. Dobra, jak widzicie, tu jest dużo hopów ze złotego szlaku. A to dlatego, ponieważ to właśnie dziś, to właśnie w tym miejscu rozpocznie się ostatnie przygotowanie przed natarciem na słynny i jakże niebezpieczny pałac Pagana Mina, do którego prowadzi droga przez miejsce, które pokazuje się jako nieznane miejsce, a którego nazwy zapomniałem. Także tak. Natomiast to jest wszystko bardzo ciekawe. No my nie tutaj zaczynaliśmy grę, nie, my zaczynaliśmy grę gdzieś indziej. Tak jakby, bo to jest niemożliwe, bo tam Pagan mówił nawet w prologu, że to była działka de Plura czy coś takiego, ten zamek tamtejszy, cokolwiek to było. Więc
To raczej było gdzieś w południowym kracie, mam wrażenie. Dobra, jak coś, taki będzie mój loadout na ostatnią misję. Uznałem, że SA-50 to jest w porządku snajpa, zwłaszcza z takim camo. P416 podobało mi się od samego początku. Strasznie mi się... To jest jakby taka moja ulubiona wersja M4, bym powiedział, bo umówmy się, to jest M4 tak naprawdę. No, może też trochę bardziej HK-416, ale wiemy, o co chodzi, prawda? Wybiorę sobie łuk, przynajmniej w pierwszej fazie, dlatego by... Właśnie, wziąć sobie strzały wybuchowe, później zapalające i pocisnąć sobie trochę z tego. No i oczywiście wezmę sobie również granatnik. Także tak. A możliwe, że będę w trakcie tej misji zmieniał uzbrojenie, podnosząc je z zabitych wrogów. Jasno. Potwierdzam. Ajay, we've been waiting for you. Everybody is rallying for one final push. We're hitting Pagan's fortress. Fuck you. Won't be easy. Co nie powiesz? Dawaj hajs. I heard about Amitha. Whatever you're feeling, just know that Sabal only wants what's best for Kirat. Jego zdaniem, na pewno. Jaki jest plan? Dawać kamizelę. We have to get going. A, to już, dobra. To myślałem, że jakieś omówienie będzie coś tam. Żegnajcie. Zdecydowałem się wyruszyć na południe? Zabłąkał się tutaj wczoraj jeden żołnierz. Mówił, że pozostaje już. Jak samych słuchami postanowiłem przenieść się do niego. Mam już dość paganamina. No i widzicie, no i dezerterują z tej armii królewskiej. Już jest tak źle. O, halo, chłopcy, z deszyku! Jazda! Poczekajcie na mnie, poczekajcie na mnie. Chłopaki, poczekajcie! Poczekajcie, ja też po chuju zaparkowałem. Ja chcę tym. Też z dyszyky. Chłopaki, poczekajcie! O, ale będzie. Oj, tok. Oj, tok. To też jedna z moich ulubionych misji w grze. Co by nie mówić, muszę przyznać, że dojebali pod koniec. Moi drodzy, wszystko się wyjaśnia. Hopie, jedziemy na ten pałac Pagana, zabieraj się z nami. Kurwa. Hopie. Zaraz, co tu się stało? Czemu wy tutaj wysiadacie? Złapaliście gumę i jełopy? Co? W 3 osoby zdobędziemy to miejsce? Fiu, ekstra. Dobra, ludziska, jazda. Atakuj fortecę. Dobra. Damy radę. Przeżyjemy. O, Jezus. Wiecie co? Lepiej nie stać w miejscu, będąc mobilną wieżyczką. Co ty nie powiesz? O, wow, no, ale autentycznie. Co tam? Wow. Dobra, koniec z moździerzem. Good news, guys. Co to był? Granat? Nie. To spadnie kiedyś? Dobra, bierzcie 50, ludzie. Nie mam pojęcia. Dobra, obkręta. I w ogóle jest muza, ale jakoś cicho. Jak ja w to grałem poprzednio, to człowieku, to zupełnie co innego było poprzednio. Muzyka włączona, po prostu jest włączona. Nie, bo tak oto gra jest głośna, tylko... Coś to muzą. Tylko czej, bo bez pustych przelotów. Dobra!
Cześć, bo my tu marudera mamy. Bez pustych przelotów. Man down! Man down! Aj! Auć! No, you fucking kidding me. Mendo. Dobra. Nice one. Cześć, cześć. Poproszę R-ki zapalające. Dobra, to będzie trzeba jakoś rozwalić. Mam nawet pomysł. Stand clear, guys. Cześć, ja sobie przygłoszę jeszcze tą grę. O Boże, weźcie go. Dobra. Cyk. Płonącymi strzałami. Yep, he's down. Tragic Max. Mamy ciężkiego skurwola, odsunąć się. Yep. Dawaj go, synek. Pomogę ci. O. Dobra, już się robi. Tylko tak, bro, momento. Proszę przestać strzelać. Mam amunicja. Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Co ty nie powiesz, Steiner? Co? A. Nagle zrobiło się 10 razy głośniej. Wiecie co? Mam wrażenie, że ten łuk to będzie bezużyteczny. Oh fucking hell. Czej, czej, czej. Ja mam na to osobny pomysł. Dobra, zaraz dobędziemy, tylko nagle gra się zrobiła 10 razy głośniejsza, więc ją sobie przyciszę. Wow, widzieliście, to była klapsznita. Przeładunek. Oni się raczej tutaj będą do pewnego stopnia respić bez końca. Plum. Ale nam to nie powinno wybitnie przeszkadzać, ponieważ jestem bardzo, bardzo spragniony walki. Sam jesteś. Nasi? Ja się doleczę troszeczkę. Poczekaj. Nie, tak naprawdę to z tym trzeba lecieć.
No, you fucking kidding me. O, jak elegancko skoszeni. Fajnie. Dobra, ja wymieniam łuk na PB Bizonka. I się na chwilę schowam, bo słyszę śmigłowiec. Ja wiem, że to nic nie da, ale czuję się fajnie, jak w filmie. Dobra. Już przestaję się z nim bawić. Już przestaję się z nim bawić. Tutaj stand-off. Przesadziłem trochę. Kraty Sniper, co powiedzą państwo? O ty mendo, bez takich. Pniemy się dalej. A daj no jeszcze tego pizonka, on dobry jest. Nie, może być tak. A, bo to są przylepne, dobra, nie było tematu. Dużo wojny, dużo walki. O to chodzi. Dobra, mamy to. Nice one. Elegancko. Nawet tak sądzę. Spierdalaj kruszynko. Najlepsze jest to, że przejmujemy cały ten obiekt w 4 osoby. No teraz już 3. O, tam magazyn z amunicją jebnie chyba. Tak jest. Przegrupuj się razem ze złotym szlakiem. Dobra, już to robię. Ha, cofają się cwele. Wyrwał księżną lutę na plecy. Przegrupuj się ze złotym szlakiem. Literalnie 2 osoby. Właśnie szkoda, że ja bym tutaj jednakowoż większy rozmach dał, żeby tych naszych było 20 przynajmniej, nie? Przeciwników 40, bo wiadomo, że my robimy za 20. Proszę to sobie przeczytać, ja to sobie już przeczytam, jak to będzie jako odcinek, bo teraz nie ma czasu. Jesteśmy na pompie, tak zwanej. Dobry ten bizonik, nie? Znaczy tak w sumie... O! Teraz zdyszykę. Fuck ja. Czekaj, jeszcze tylko sobie walniemy... DSK szmaty. Fuck yeah! What the fuck are you doing?
Wow, coś się wali chyba. Co mi się wydaje? Dobra, no jeden zdołał przejść. Jeden zdołał się przedostać. Niesamowite. Nice one. Nie mam C4? Mam. Let's observe. What the fuck was even that? No chciałem pokazać ludziom. Chciałem ludziom pokazać. Jak upada ta budowla dumna. Oczywiście gra musi mnie szturchnąć kuksańcem. Ale nie zepsuje mi zabawy. Dobra, to czekaj, to ja się teraz ustawię tak. Chyba całe złoto z kratu poszło na ten pomnik. Fucking gold! Literally! I'm not being metaphorical! Do you know how many artifacts I had to melt down to get it made? And poor Eric standing there for God knows how long just to pose for it! Oh, it's done, it's done. And dinner's nearly ready. Maul, oh, I got the gate open. I'm heading for the palace. The Royal Guard is counterattacking. We can't support you. I'm going in. Kira be with you, brother. Aktualnie jest to jeden z moich ulubionych soundtracków z gier komputerowych, więc ja będę troszeczkę cicho. No dobra, to co? Dłużej tego nie będziemy w stanie, no cóż, przedłużyć. Także wchodzimy. Skonfrontujmy się. Tylko...
tutaj... Moment. Tak, dziennik Mohana Gale. Mam nadzieję, że go będę w stanie zebrać. Poczekaj. Dobra, on pewnie on nie zniknie. Wątpię, żeby go tak tu wsadzili, no nie? Nie. Dobra, to przypomnijcie sobie teraz ostatni ten wpis dziennika, z dziennika Mohana Gale, no nie? Że była córka. Pagan miał córkę. Co? A, użyć. Dobra. Wbijamy. Jasne. Come in. I apologize for the austerity I sent to help home. Chances are you shot them on your way in. Now, before we begin, to whom am I speaking? The son who returned to scatter his mother's ashes, or the lunatic who has murdered his way to the top of my mountain? If I was speaking to the first guy, then I would say, sit down. Let's be civilized. Enjoy some food. But we tried that before, didn't we? At our first meeting? You sat right here. Paul was off applying voltage to the nipples of your rude little plus one. I stood just like this. And what were my exact words? Ah, stay here. Enjoy the crab rangoon. Don't move. I'll be right back. Now, if you had just listened, just waited for me, then we would have come back here straight away, together, and scattered your mother's ashes. So then you must be the second guy who didn't listen, decided instead to join the other monkeys. And start throwing his shit around. But I'll tell you what. I call a do-over. Hmm? I say you have two choices. One, you could shoot me, boring, or you could sit down, enjoy some food. And you and I will go scatter your mother's ashes together. Ale my tego nie zrobimy. To by było za proste. So, who did you kill? Is it Amitah? Sabal? Doesn't really matter. I already know. I just want to hear you say it. Fuck you. Goodness, boy, you didn't even blink. Well, you do realize that you're just giving away your country, right? It's yours. It's always been yours. Kirat is yours. I pulled you off the bus in the first place to pass it on to you. I suppose you could take it back. You're halfway there. One down, one to go. Not that I want to put ideas in your head. At least now we know you have a taste for doing what it takes. Well, no more putting it off, I suppose. Well, come on. And don't forget your mother. Pamiętacie o córce? Pamiętajcie też, że jak mówiłem, że Lakshmana to nie miejsce. Represents all that's left of the old Ajay. The pre-Kirat Ajay. Once you spread those ashes, all the ties you have to that previous life are gone. And then what happens?
Well, I suppose you could do what I did after Mohan killed Lakshmana. Oh, you didn't know that, did you? Yes, your father killed your half-sister, and then your mother killed him in return. I simply continued where she left off. I killed so many people for them. But then I realized I was only using Lakshmana's death as an excuse to do whatever I wanted to do. Just as you use those ashes as an excuse to do whatever you want to do. God damn if it isn't fun. Well, you finally made it. You're the one and only time I walked into this place. I came in the same man and came out. Like this. Copy that. You will come out a king. Well, go on then. Do what you came here to do. Moi drodzy państwo, 40 godzin let's playa tylko po to, by zostawić tu prochy matki. O, tak, nareszcie, dziękuję. Ostatni dziennik. Później go sobie przeczytamy jeszcze. No cóż, to było szybkie. Jazda, wychodzimy. Mój człowiek, bagan mi, mój człowiek. I mamy tutaj teoretycznie opcję zestrzelenia tego śmigłowca, ale my tego nie zrobimy. Moi drodzy państwo, Far Cry 4. Tak jest, tak oto kończy się ta gra. A ja chyba będę dużo mówił, bo nie jestem pewny, czy ta muza jest dozwolona na YouTubie, bo to dosyć popularny beat. Moi drodzy państwo, Far Cry 4, absolutnie wybitna gra. Jedni mówią, że jest to odgrzewany kotlet, jeżeli tak, bo nie da się zaprzeczyć, że pod wieloma względami jest, ale jest to najlepszy możliwy odgrzewany kotlet. To jest dosłownie najlepszy możliwy odgrzany kotlet, jaki może tylko być. Wszystko w Far Cry 4 pod względem mechanik jest lepsze niż w trójce. Wszystko. Prawie że, no nie wiem, może by się tam coś znalazło, a nawet nie umiem powiedzieć co na chwilę obecną. Tutaj przepraszam się, nagrywanie zatrzymałem, już powracam. Więc jest to gra, która może historią, to jest tak, co kto woli. Jedni wolą historię Far Cry 4, drudzy Far Cry 3, rozumiem. To jest naprawdę kwestia gustu, natomiast pod względem gameplayowym rzeczywiście wszystko jest tutaj poukładane lepiej. Jest więcej broni, więcej potężniejszych broni, jest więcej możliwości taktycznych, nie wiem, więcej umiejętności do posiądzenia, do posiadania, powiem tak. Jest wszystkiego więcej, po prostu. Także gra naprawdę bardzo dla mnie ważna, którą już dawno, dawno temu po raz pierwszy zobaczyłem. No i zrobiła na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie i tak samo robi teraz. Tak się zastanawiam jeszcze, co by tu takiego najważniejszego powiedzieć, nie? Tam jakieś kłopoty. Słuchajcie, o czym jest Far Cry 4? Może tak. Poza ponownym tematem oddaniu się dżungli, prawda, jak to miało miejsce w trójce. Ten motyw tutaj jest troszeczkę potraktowany po macoszemu, bym powiedział, ponieważ AJ nie progresuje.
Pagan tutaj w ostatniej cutscence mówi, czy rozmawia do lunatyka, który wszystkich zabija, czy do gościa, który przyjechał rozsypać prochy swojej matki, ale my nie widzimy na przestrzeni gry, żeby AJ jakkolwiek się zmieniał. Chociażby po tym, jak on mówi. Ani, nie wiem, pierwsze zabójstwo AJ-a jest takie... Jakby AJ nie ma najmniejszego problemu z zabijaniem, tak jakby już był komandosem jakimś, czy coś, no nie? Więc podczas gdy w trójce Jason, no rzeczywiście brał to do siebie, a później stawał się rzeczywiście tym psychopatą i to było widać, jaki wpływ ma na niego to Rook Island, to Vaas, Citra przede wszystkim i inni, no nie? Więc tutaj rzeczywiście to jest taka rzecz gorsza w tej grze, progres. Jeżeli chodzi o głównego bohatera. Natomiast, no i wiadomo, co kto woli, czy ktoś woli wataszkę takiego stricte pojeba, który, no cóż, nie lubi protagonisty jak Vaas, no nie, tudzież później Hoyt, czy ktoś woli takiego, powiedzmy, z pewnej perspektywy ciekawszego, ale może po prostu innego antagonistę, który tak naprawdę nie jest antagonistą. Pagan mi nic nam nigdy nie zrobił, on chce dobrze dla AJ-a, no nie? Mówię, gdybyśmy tam poczekali na samym początku gry, rzeczywiście od razu byśmy polecieli, to jest to sekretne zakończenie, od razu byśmy polecieli rozsypać te prochy matki AJ-a i Jwari i byłoby po wszystkim. Naprawdę, byłoby po wszystkim, to byłby koniec gry. Dostalibyśmy zakończenie, pojawiłyby się napisy końcowe, no nie? I podobne też zakończenie jest w piątce. I na pewno wam opowiem, jak będziemy grać z Andrzejem o nim. Bo raczej go nie będziemy robić, ale... opowiemy. A propos, jak będziemy grać z Andrzejem Far Crya 5, to robimy to starym sposobem naszym z Borderlandsów. Czytaj jeden odcinek u jednego, drugi odcinek u drugiego. I myślę, że jako, że ja już kiedyś zacząłem kampanię Far Crya 5, ale nigdy jej nie ukończyłem, bo miałem jeszcze kompa przed upgrade'em i mi to trochę słabo działało na nagrywkach, to teraz, jak będziemy zaczynać, ja proponuję, żeby Andrzej nagrał pierwszy swój odcinek, żeby u niego był pierwszy, po prostu. Więc nie wiem nawet, czy ja będę w pierwszym, nie wiem, czy jest potrzeba, żebym ja był w pierwszym, bo na początku i tak nie ma koopu, na początku jest po prostu wprowadzenie, no nie? Więc możliwe, że ja to sobie puszczę jakoś jakby poza nagrywkami i rozpocznę nową grę, czy coś. No nieważne. Kiedy zaczniemy Far Crya 5, myślę, że dosłownie na dniach będziemy lecieć z tą serią dalej i dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie wiedzą, na tym skończymy. Far Crya 6 nie mamy, Far Crya New Dawn nie ma, znaczy Andrzej ma, bo tam dostał, ale nawet w niego nie zagra najprawdopodobniej. Far Cry New Dawn to jest gówno, po prostu umówmy się, a Far Cry 6 niestety też jest słaby, przynajmniej w mojej opinii i opinii Andrzeja, także no. Jakby was interesowało, to nawet jest takie sekretne zakończenie w Far Cry 6, bo pamiętam, jak oglądałem tam u kogoś, to tylko, że trochę później w rozgrywce można po prostu jakby wypłynąć z tej wyspy i wtedy będzie osobne zakończenie takie. No ale to takie wiadomo, że pominiesz sobie 80% czy 90% gry. Nieważne. Tak czy inaczej, Far Cry 4 bardzo, bardzo dobra gra, która przede wszystkim... Oczywiście mechaniki w porównaniu do późniejszych niektórych FPS-ów są troszeczkę przestarzałe. Najgorsze są te delaye, bym powiedział, i brak przeskoków między animacjami. To nie jest płynne. Na przykład przechodzisz przez... jakąś przeszkodę, weź się spróbuj od razu po tym uleczyć. Nie da się, musisz poczekać, puścić CTRL i później nacisnąć jeszcze raz na przykład. Albo ta wybiórczość pod względem parkouru. Na niektóre rzeczy możesz się wspiąć, a na niektóre półki, nawet niższe, nie możesz się wspiąć. Tylko dlatego, bo twórcy nie przewidzieli, że tam się ktoś wespnie, więc nie dali magicznego przycisku interaktywności spacja, no nie? To jest bardzo denerwujące w tej grze. Ale to są w gruncie rzeczy takie pierdoły, które nie wpływają za bardzo na ogólny wydźwięk, a ogólny wydźwięk gry jest bardzo dobry. Jest po prostu bardzo dobry. Chaos, zniszczenie, bronie działają w porządku, zachowują się, feeling strzelania. No, pomijając poziomy odrzut, który jak zwykle w Far Cry'u jest zbyt duży, to jest git. Jest git, bronie się zachowują fajnie, fajnie się z nich strzela, tylko no... poza snajpami to tak naprawdę na daleko nie opłaca się strzelać z niczego, bo...
wszystkie karabiny szturmowe, pistolety maszynowe i tak dalej są na dłuższe dystanse, czy już nawet na średnie, bardzo, bardzo słabe. Ale to tam taka drobnostka. Natomiast chaos, zniszczenie, to jak wyglądają wybuchy, wyglądają perfekcyjnie, nawet po dziś dzień, jak eksplozje się prezentują, jak ogień się prezentuje, jak otwarty świat się prezentuje. Spójność historii kampanii też jest na miejscu. O, to jest ten beat, który leciał właśnie podczas... Niestety u mnie wymutowany, bo zapomniałem włączyć dźwięku z gry, jak odbijaliśmy most prowadzący do północnego kratu. Także tak. Wszystko w tej grze zagrało. Ale ludziska, my nie kończymy tego odcinka przed nami. Jeszcze dużo do obczajenia. Sabal, it's done. Good, brother. It's finally over. I can't believe it. Did you find Lakshmana? Yeah, I found it, Sabal. My mom's at rest now. Thank you. Kirat's free, brother. Mohan's at rest too now, because of you. Come on home. I could use a right-hand man to bring Kirat back to its roots. No i Sabal mega w porządku gość. Tutaj będziemy mogli się naćpać, spoko. Mimo tego, że będzie miał on swoje wady i to, co jeszcze może zostało zrobione po części słabo, to przedstawienie Amity i Sabala pod koniec gry, niezależnie od tego, kogo wybierzemy, jako troszeczkę takiego nagle dyktatora, że się zrobił zły i w ogóle, że to tak człowiek niby ma mieć takie sztuczne poczucie, że może ja powinienem wybrać w sumie tego drugiego przywódcę, no nie, bo może on byłby lepszy, nie byłby aktualnie. To sobie obejrzałem off-screen tam któregoś razu, ale Sabal to jest lepszy wybór niż Amita, zdecydowanie. To moim zdaniem przynajmniej. Dobra, ale ludziska, teraz przed nami jeszcze mega klimatyczna wstawka na zakończenie. Znaczy, oni się zwijają, tak, to stąd to zapamiętałem. I guess that's it then. No more mayhem and destruction. Hanging up the old rocket lodger. All right. I really love what you've done with the place. It'll be set. You go. Put it on the shelf, as it were. Gathering dust. Unless... some unfinished business, perhaps. Loose ends, isn't it? Or people to kill. That's why I just said, Bobby. It's Yogi, you prat. Smoke? Not this time. Are confused and disorganized. You should strike while the iron is hot and seize the fortress of the Golden Path. Mordo, nie ma żadnej fortecy. Wszystko zrobiłem. Napawam się. Mordo tam. Utwór o nazwie Gaiara 59, Bombay Royal, tak się nazywa. Ten zespół, który to śpiewa. Aktualnie większość soundtracków tego zespołu została użyta w Far Cry 4 i nie był to absolutnie zły wybór. Ich bity są epickie. Nie znalazłem ani jednego złego. Słucham ich do dziś, nieironicznie. Dobra, ja będę jeszcze trochę cicho, tak. Wczuwamy się, panowie, wczuwamy się. Andrzej, wczuwaj się, kurwa. Albert, ty też. Te wystrzały z KM-ów gdzieś w oddali, a na szczytach kratu powoli mknące chmury z zrywanym śniegiem, białym puchem z tych skalistych urwisk. Moi drodzy państwo, coś pięknego, a
Ja do dziś nie wiem, czy ta najwyższa góra to Mount Everest, czy nie, bo mam wrażenie, że kiedyś sobie powiedziałem, albo ktoś mi powiedział, że ta góra to Mount Everest, a tak naprawdę to ciula prawda i wcale nim najprawdopodobniej nie jest, bo nawet nigdzie nie mogłem znaleźć tej informacji. Mój drogi ekspercie od Far Cry'a ogółem, ale też Far Cry'a 4 przede wszystkim, którego niestety imienia znów zapomniałem, ponieważ jest trudne, a ja jestem dosyć niezbyt inteligentnym człowiekiem, więc nie umiem zapamiętywać takich złożonych nazw. Powiedz mi, czy to jest Mount Everest, mój drogi chłopcze? Czy to jest Mount Everest? Ja nie wiem. Być może. Najprawdopodobniej nie. Zdecydowanie najbardziej tarantinowska gra ever. Można się niby sprzeczać, że aktualnie może Wolfenstein, nie wiem, The New Order, The New Colossus, on też ma tarantinowskie, powiedzmy, niektóre wstawki, ale ta cała gra wydaje się być tarantinowska. Że nawet powiedziałbym, że The New Colossus miejscami jest trochę zbyt prześmiewczy. Nawet jak na Tarantino, bo Tarantino wie miejscami, gdzie skończyć, że tak to ujmę. W jego filmach są momenty poważne, a są momenty niepoważne. I tak samo jest w Far Cry'u. W Far Cry'u historia jest poważna, aczkolwiek są misje, dzieją się rzeczy, które mimo tego, że może nie są do końca poważne, to wciąż są wiarygodne i to jest najważniejsze, że na szczęście w Far Cry'u 4 ogólna historia, mimo tego, że ma swoje wady, jest na tyle spójna i na tyle konsystentna, że pozostaje wiarygodna. I to mi się podoba. Moi drodzy Państwo, teraz tak. Kolekcja i ostatni dziennik. Przeczytajmy. Tak jest, moi drodzy Państwo. Taka sytuacja. Dobra, to dalej nie będzie koniec tego odcinka, ponieważ zostało nam kilka jeszcze rzeczy do zrobienia. Mianowicie, by zakończyć tak naprawdę do reszty tą historię, musimy udać się jeszcze raz do świątyni Yalendu, gdzie poznamy pewną ukrytą, powiedzmy, cutscenkę do pewnego stopnia, znaczy jestem przekonany, że większość gości, która zrobiła let's play z tej gry, pominęła tą rzecz. Ja nie popełnię tego błędu, także widzimy się na miejscu. Dobra, ludziska, dolatujemy już na miejsce. Zobaczmy, co tutaj będzie grane. Chyba, że okaże się, że to dopiero później. Jeżeli tak, to jestem bardzo zawiedziony. Nie, chyba będzie, czekaj. Ja. Patrz. You chose to fight your own people. When you sided with Amita, you chose to desecrate your own heritage and spit on the gods. Now you kneel before the Tarun Matara. Asking forgiveness. No. No. Where was that forgiveness when you butchered your brothers and sisters? You committed crimes against the gods themselves. So I say to you, today, you chose to cut your own throats, not me. Wait. Audra. She is Tarun Matara now. Sins against the gods can only be washed away with blood.
There must be a cleansing for us to move forward, brother. Eventually, the Tarun Mataru will understand that. Will you? Okej. Okay. Jak coś, to mielibyśmy tutaj możliwość... Mielibyśmy tutaj możliwość zabicia Sabala, jak widzicie. Dzień dobry. Okej, okay, on nic nie mówi. A Badry nie ma. Okej, okay. Spoko. No ale my tego nie zrobimy. Ogólnie to jest, właśnie mówię, to troszeczkę na minus, że... Niezależnie kogo wybierzemy, to pod koniec, jeżeli natrafimy tutaj na tą... cutscenkę, powiedzmy taką po napisach, ukrytą troszeczkę, to niezależnie kogo wybierzemy, on wyjdzie na komicznego, wręcz makiawelistycznego władcę, który, wiecie, jakby gra stara się pokazać w najgorszym możliwym świetle tą postać, co jest trochę, powiedziałbym, dziwne i trochę krzywdzące, bo umówmy się przecież, jakby Sabal mimo wszystko, czy pewnie też Amita, to są ludzie, którzy mają też swoje zalety, a pod koniec ich totalnie nie widzimy, nie uświadczymy ich. Ale to i tak nie jest jeszcze koniec tego odcinka, ponieważ teraz, moi drodzy państwo, ja lecę nareszcie sprawdzić rzecz, która nie dawała mi spokoju przez ten cały let's play, mianowicie... Te cztery znaki zapytania. Najbardziej interesuje mnie ten. Jeżeli ja znajdę to, co znajdę, to będę miał ostateczny dowód na to, iż ta gra jest przeklęta. Ewentualnie, jeżeli jest tak w każdej grze, a szczerze w to wątpię, to znaczy, że było to zaplanowane. Dobra, musimy cisnąć tutaj. Ludziska, zobaczymy się na miejscu, po prostu. Dobra, ludziska, almost, przypomniało mi się. To jest to takie bardziej ukryte miejsce, to jest to. Ja tego nawet przed chwilą, jak gadaliśmy, to nie zauważyłem. Czy to jest to? Tak, I shit you not, wiedziałem, że ta gra jest przeklęta. Look at this. Nie wierzę. Wiedziałem, że ona przeżyła. Jeden pocisk, 45 ACP. Poszło obok serca, człowieku, mówię ci. The fuck happened? Jakim cudem, człowieku? Jakim cudem? To literalnie mówiłem wam, to jest to samo miejsce. Ma zestaw animacji cywila zwykłego, ale to jest Amita, człowieku. What the fuck is happening? I teraz, jeżeli ktoś ma Far Cry 4, to niech zrobi, nie wiem, new game, albo po prostu niech sobie zagra i od razu pójdzie w to miejsce. Nie wiem, może ja też sobie zrobię tak, że od razu pójdę w to miejsce. Jestem ciekaw. Chciałem jeszcze raz zrobić to po przejściu całej kampanii, bo tym bardziej po przejściu całej kampanii to nie ma sensu. Nic nie trzymasz, nie masz kałacha. Dobra, w każdym razie, ja wiedziałem, że AJ się nie postarał, teraz no to tym razem się już na maksa postara. Tak jest. Moi drodzy państwo, Master Soul 15, gameplay inny niż wszystkie i wcale nie zerżnąłem tego tekstu od Roysona. Widzimy się w kolejnych seriach u Andrzeja Ziejka, zwłaszcza z Far Cry 5. Trzymajcie się, do zobaczyska, hejos!